Cieszymy się na pewno z tego, że awans mamy, że zapewniliśmy sobie pierwsze miejsce w grupie. Aczkolwiek no jutro jeszcze jest jedno spotkanie, na pewno nie będziemy chcieli tego spotkania w żaden sposób zlekceważyć. Podejdziemy tak samo skoncentrowani jak do dwóch pozostałych spotkań. I będziemy chcieli wygrać to spotkanie za 3 punkty i też jak najmniejszym kosztem sił, bo wiemy, że zaraz po turnieju tutaj Ligi Mistrzów w Bełchatowie mamy 2 ważne mecze z Rzeszowem w Plus Lidze, więc jeżeli się dobrze przygotujemy do tego spotkania jutrzejszego i zagramy po prostu swoją dobrą siatkówkę i zakończymy w 3 setach to spotkanie, to na pewno będziemy zadowoleni z naszego planu na to spotkanie i będziemy zadowoleni z tego, jak ten turniej przebiegł. Podobny scenariusz na pewno do tego meczu z Kędzierzyna, gdzie ten pierwszy set był taki dosyć zacięty, Fenerbahçe na pewno walczyło, grało dobrą siatkówkę, wytrzymaliśmy tą końcówkę, wygraliśmy pierwszego seta dzisiaj w Kędzierzynie i później już te 2 sety były łatwiejsze. Na pewno gdzieś tam zagrywka zrobiła dzisiaj różnicę i trener mógł porotować składem, dać trochę odpocząć chłopakom z pierwszej szóstki i cieszymy się na pewno, że wszyscy mogli dostać szansę dzisiaj i się zaprezentować i że do końca dociągnęliśmy dobry wynik. Sure, the game of yesterday was important. We know that if we won the game of yesterday, we have big chance to go to quarterfinals. So today we just come back to play. It was not easy because yesterday we spent a lot of energy, but we won 3-0 and also all the players can play a little bit, so it's good. It's good for the future because we need everybody. And we keep patient in the first set because they were playing good. So it's good and tomorrow it's the last game of this tournament against Haas. W Kędzierzynie również w pierwszej partii mecz z Fenerbahçe stał na równym poziomie z obu stron, a pozostałe partie były na naszą korzyść bardziej pewne. Tak samo było tutaj w Bełchatowie, więc my się nie powinniśmy martwić z tego, jak wygrywamy to spotkania, że mamy taką przewagę w drugim czy w trzecim secie. Powinniśmy być wręcz zadowoleni z tego, że potrafimy przełamać zespół taki jak Fenerbahçe i wygrywać spokojnie w drugim i trzecim secie, tak jak dzisiaj. Cieszymy się na pewno, bo jutro pewnie też trener będzie mógł dać szansę właśnie drugiej szóstce, chłopakom dać troszkę odpocząć, odsapnąć i cieszymy się z tego awansu, z tego pierwszego miejsca. Będziemy rozstawieni też w losowaniu, także to jest na pewno dla nas bardzo ważne i już się skupiamy na pewno na jutrzejszym pojedynku, bo to nie będzie tak, że sobie przyjedziemy na halę i będziemy lekceważyć przeciwnika, tylko na pewno niezależnie kto wyjdzie na parkiet, damy się 100% i będziemy cały czas chcieli utrzymywać tą naszą serię. Przygotowanie fizyczne to jedna strona medalu, a przygotowanie też psychiczne do każdego spotkania, tak jak tutaj w Bełchatowie. Po wczorajszym bardzo zaciętym spotkaniu z Bełchatowym trzeba było równie skoncentrowanym podejść do dzisiejszego spotkania. I można było zauważyć, że w pierwszym secie z drużyną z Fenerbahçe no troszeczkę nam ta gra po naszej myśli nie szła. Aczkolwiek no, na nasze szczęście i też nasze umiejętności pokazały, że potrafimy wychodzić z trudnych sytuacji i odwróciliśmy tego seta. Więc ja myślę, że to, że mamy taki natłok tych spotkań, to nasza dyspozycja i fizyczna, i psychiczna jest ważna i to, jak my osobiście podchodzimy do każdego spotkania i do tego, że gramy co 3 dni, no to nie znaczy, że możemy narzekać, że oj, będzie ciężko, możemy zwalać na zmęczenie, tylko trzeba po prostu podchodzić, jesteśmy profesjonalistami i do każdego spotkania podchodzimy tak samo zmotywowani i nie patrzymy na to, czy gramy co 3 dni, czy gramy raz w tygodniu. Na pewno jesteśmy bardzo fajną, zgraną ekipą. Bardzo ciężko trenujemy na to, żeby się tak prezentować w tym sezonie. No i jak boisko nas weryfikuje, tak ci zmiennicy też potrafią wyjść i pokazać wszystko, co mają najlepsze i cały czas nie schodzimy jakby z tego pewnego poziomu.